Ja tobie chleba dała, a ty mi tych placzków dobrych, takie jak twoja mama piekła. A ty mówisz, dodaj jeszcze dla Józia kawałek chleba. Pamiętasz czy nie? Sama nie pamiętam. A w czasie wojny kto był sołtysem na kozakach? Rudyński. Rudyński, tak? Rudyński. Naprzód był jej wujek. Najpierw był właśnie... Przed wojną. Jej wujek ten... To? Nie. Stanisław? Stanisław Stojanowski był sołtysem, tak? Tak, najpierw był Stanisław Stojanowski. A później znowu był Antek, wujek też, bo tego nie pamiętam. Tak, Antek też był. Bo nawet Marynka, ta, no, wujka Andrucha. Chodziła, podatki zbierała, to wiem, że zawsze przychodziła, tam się rozliczała. Czyli sołtys był od zbierania podatków, tak? Nie, to był taki dziesiątnik, jak oni nazywali. To taki, ja wiem, jak ja... Poborca jakiś podatkowy taki? Taki poborca podatkowy taki był. Chodził, podatki zbierał, to właśnie tego. To się rozliczała zawsze tam u wujka Jantocha. A później to był... Lubelski. Rudyński sołtysem, a stary Kuś był tym zastępcą, pałocznikom, jak to nazywali. Że chodził, roznosił wiadomości tam jakieś. To taki listonosz? Taki nie szpiczer. Tak? Takim szpicznym był, tylko chodził tak podsłuchiwał coś tamtego i donosił temu Rudyńskiemu wszystko. A ten Rudyński to był, Boże kochany. Nie to ludzie wycierpiało przez niego. Ale co, złym człowiekiem był? No to Ukrainiec, to Ukrainiec. Z bandą. On konie dawał tym banderowcom, jak jechali na wypad ton. Jemu wujko. Żydów wzięli do przetrzymywania, a później pozabijali, przywieźli do naszej kopalni i porzucali tego. To co ja panu powiadała, że jak my po chuinki obieszli, to ja z nią szłam na te chuinki, jak my Żydów znaleźli. I jak to wyglądało? To proszę opowiedzieć. To okropnie. Było widać, że saniami zajechał. Jednym koniem chyba. Jednym koniem. Pierzyną były przykryte. Dzieli zawinęli trupy w pierzynę, ale my zobaczyli, my po chuinki poszli. Ale widać było przecież krew. Jak ręce, jak ciągnęli z góry. Tak. Ale co, oni byli zastrzeleni, czy nożami ich zamordowali? Ja nie wiem. Nie wiadomo. A my nie widzieli? To już nie wiadomo, co to my było. My nie widzieli. Czy oni pozastrzeleni byli, czy oni byli pomordowani. Tylko my obie znaleźli. I później na wiosnę chodzili zasypywać. Tak, jak Niemiec przyszedł, pamiętasz? No. I zasypywali, bo to śmierdziało. A Niemiec po co przyszedł? No bo przyszedł, to ktoś powiedział, tam doniósł, że tam byli ludzie pozabijani i przyszedł, żeby wziął mojego ojca nieboszczyka, żeby szedł z nim i pokazał, gdzie tak, oni leżeli, w którym miejscu. A tato nieboszczyk mówi, że on nie był, on nie wie, to dzieci mówię chodzili. No to Józio poszedł, no i ty poszedł. Tak, i ty. No i tego pokazali, mówię, że tutaj była głowa, no i on tam to takiego miał ze sobą. Kazał tatowi łopatę wziąć i odkopać, no odkopali, jak raz była głowa w tym miejscu tam co tego. Ich tam było więcej, ich tam było... Tak, pewnie, Boże, przecież tam ich było... Chyba ze... Sześć osób, czy ileś było, może więcej nam. Pierzyną zatkali. I co, Niemiec zobaczył i co? Kazał go zakopać z powrotem. Z powrotem zakopać, popatrzył się i co, i sprawdził poszedł. I poszedł. Czyli sprawdzał, czy to nie Niemcy są, tak? Ich to interesowało? Nie. Ich to interesowało, kto to zrobił. Kto to zrobił. Kto to zrobił. O, to chodziło o to, kto to zrobił. No. A my skąd wiedzieli? No, a jasne. I to... Choć my podejrzewali kto, ale nie mogli na nikogo nic mówić. Ale właśnie. I jakie to ludzie? Kto to był? Co to byli za ludzie? Nie chodziło o to, może jakie Niemcy, może co? Ale tego, ale my skąd? Nawet nie mówili, że to Żydzi? Jakieś nieboszczyki już?